Warzywa są niezmiernie istotnym elementem zdrowej, prawidłowo zbilansowanej diety naszego dziecka. Są one niezastąpionym źródłem witamin, składników mineralnych, substancji czynnych. Stąd są tak istotne dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Nie każde dziecko jednak chętnie zjada warzywa, bądź też niechętnie rozszerza ich asortyment. Jakie metody okazują się tutaj być najbardziej skuteczne? Przede wszystkim pamiętajmy, by nie rezygnować z podawania dziecku warzyw. Nawet ekspozycja 10 do 15 razy danego produktu pozwala na jego akceptację i wyzwala ewentualną chęć ich spróbowania. Dodatkowo nie zmuszajmy dziecka do spożywania całej porcji. Wystarczy, by dziecko próbowało, a z czasem spożyje też większą ilość danego warzywa. My również powinniśmy być tutaj doskonałym przykładem. Na naszym talerzu nie powinno nigdy zabraknąć warzyw, powinny być one również obowiązkowym dodatkiem do każdej z kanapek. Nauka poprzez zabawę to kolejna metoda, która może pozytywnie nastawić dziecko do spożywania warzyw. Włączmy dziecko do przygotowania posiłków na bazie warzyw. Ważne też, by dziecko obierało, kroiło, a nawet ułożyło z warzyw buźkę na talerzu. Uprawianie własnych warzyw to również kolejna metoda. Wystarczy zasiać natkę pietruszki w doniczce na parapecie, czy podlewać własne pomidorki koktajlowe. Pamiętajmy, że cierpliwość z naszej strony pozwoli przynieść korzystne rezultaty i ukształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe w diecie dziecka.